70% energii w Unii Europejskiej zużywają miasta, które tylko niewielką jej część są w stanie w nich wyprodukować. Przez zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii projekt Cities on Power zamierza przyczynić się do realizacji ważnego celu Unii Europejskiej, jakim jest zdolność osiągnięcia 20% produkcji energii odnawialnej do 2020 roku. Cities on Power to europejski projekt promujący innowacyjne wykorzystanie energii odnawialnej w miastach. Jego celem jest przeprowadzenie i analiza pomiarów w budynkach publicznych oraz stworzenie wspólnej strategii rozwiązań politycznych i zachęt, by promować stosowanie energii odnawialnej w miastach. W tym szczególnym projekcie wzięły udział 4 miasta i regiony: Warszawa, Klagenfurt, Ravenna i Turyn oraz instytucje eksperckie z Polski, Austrii, Włoch i Niemiec. Opracowały one lokalne plany działań w celu zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej oraz interaktywne narzędzie dla ułatwienia mieszkańcom podejmowania decyzji o inwestycjach, np. w kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Ale przede wszystkim miasta podjęły konkretne działania na swoich terenach. Klagenfurt w ramach projektu zainstalował instalację fotowoltaiczną na fasadzie budynku administracji w celu zbadania potencjału promieniowania słonecznego do produkcji energii. Składa się z 30 paneli o mocy 4,2 kW. Rocznie instalacja produkuje około 4000 kWh energii. Wytwarzana energia zasila system energetyczny budynku i jest używana na jego potrzeby. Ilość wytworzonej energii jest rejestrowana w ciągu całego roku i stanowi doskonałą podstawę do ekstrapolacji danych na większy obiekt mający powstać w odnowionym budynku w przyszłości. Innym rozwiązaniem jest system instalacji inteligentnych żaluzji, poruszanych dzięki energii uzyskanej z paneli fotowoltaicznych wewnątrz biur. Ich zamykanie i otwieranie kontroluje automatyczny system, który zapewnia wygodę i pomaga zaoszczędzić energię przeznaczoną do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, automatycznie zamykając się w nocy i w upalne dni. Ravenna realizuje projekt instalacji pompy ciepła, która pobiera ciepło z gruntu, oraz systemu fotowoltaicznego w budynku szkoły publicznej. Prowincja Turyn przeprowadziła analizę przedinwestycyjną dla 4 budynków użyteczności publicznej, 3 szkół oraz centrum rekreacji. Po przeprowadzeniu w nich audytu energetycznego zgromadzone dane pozwoliły na trafne zidentyfikowanie problemów, które docelowo zaowocują opracowaniem odpowiednich rozwiązań i modernizacji. No i Warszawa. Nasze miasto było liderem projektu. To w Warszawie opracowano plan działań na rzecz energii odnawialnej oraz mapę słoneczną pozwalającą ocenić potencjał nasłonecznienia dachów w mieście i możliwości zainstalowania na nich paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Warszawa już wcześniej zrealizowała inwestycje w odnawialne źródła energii, np. kolektory słoneczne w szkole podstawowej nr 112. Kolektory słoneczne pojawiły się również na obiektach ośrodka sportu i rekreacji w Śródmieściu. Stanął wiatrak przy Służewskim Domu Kultury, a w ramach projektu opracowano dokumentację przedinwestycyjną na instalację paneli fotowoltaicznych w żłobku nr 37. Projekt trwał 42 miesiące, dzięki niemu zbadano efektywność energetyczną wybranych budynków publicznych w Warszawie, Klagenfurcie, Turynie i Ravennie. Przyjęto plany działań, które pomogą uczestniczącym w projekcie miastom zwiększyć procentowy udział produkcji energii odnawialnej. 2 335 000 euro to budżet projektu, a ponad 78% sumy dofinansował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.